Cześć, córeczko. Justysiu, Walkowek. W dniu dzisiejszym masz imieninę. Z okazji imien wszystkiego dobrego w szkole, wszystkiego dobrego zdrowia, pomyślności, żeby ci układało lepiej niż tacie. Stysiu, całe małżeństwo z twoją mamą walczy o ciebie. Od samego praktycznie urodzenia. Parę lat, co byliśmy razem. Może sobie przypomnisz. Zadzwonisz do taty. Wiem, że jesteś ukłamywana. Przykre to jest. To ja jestem twoim tatą. Ja. Nie o to chodzi, że mam pełną wadę rodzicielską, ale ja jestem twoim tatą. Ja powinien być z tobą. Wina leży gdzie indziej, ale tu nie o to chodzi. Masz dzisiaj, córcio, imieniny. Chciałbym z tobą być. Powinnaś też zrozumieć z tymi ludźmi, co jesteś, co robią tobie, co robią mi, dziadkom. Wzywają policję bezprawnie, ale tu nie o to chodzi. Córcio, jak może sama przemyślić, to będzie ciężko w tej rodzinie. Podaję ci numer telefonu do taty. 789-293-160. Tatuś bardzo ciebie kocha. Może przypomnij sobie, jak razem wyjeżdżaliśmy w różne miejsca. Razem spędzaliśmy urodziny, imieniny. Tata pamięta twoje imieninka. Zawsze pamięta. A drugiej córki tak samo, Julki. Ale wszystko jest zrobione, żeby tatusia zniszczyć. Na kłamstwa, oszustwa. Dlatego nie chciałbym, żebyś tego samego zrobiła błędu, co się u nas wydarzyło. Nie chciałem mamę pozywać. Dlatego przeżyłem tyle lat z mamą. Na oszustwa, na kłamstwa. Może sama do tego dojdziesz, gdzie jest prawda. Stysiu, bardzo ciebie kocham. Może mama twoja będzie się śmiała, wyśmiewała mnie. Ale ciekawe, co ona by zrobiła, jakby ciebie nie miała. Pewnie by się nie zamartwiła. Bo jej nie zależało na tym. Dlatego Stysiu, bardzo ciebie kocham. Żeby to by się ułożyło lepiej w życiu. W szkole. Żebyś dobrego chłopaka poszukała w przyszłości. Żeby nikt ci w głowie już nie mieszał. Koniec tego. Koniec. Ostatnie pokolenie powinno być lepsze. Dziękuję. Przypomnij sobie o tacie.